Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Oto nowy nabytek Zetor Forterra 147 koni. Z turem, oczywiście tur już jest ten, który był u nas na gospodarstwie. U mnie, nie u nas. I cóż, no i taki traktor pomocniczy do uzupełniania wody w szklarniach, obornika i coś tam do takich mniejszych prac. Taka forterka, była wcześniej Valtra, a teraz jest forterka. Tam mam jeszcze Case'a, Pumę i Dojca. A oto kolejne nabytki, tu mamy kultywator i siewnik do kukurydzy, do słonecznika, bo następna uprawa, jaką chcę zrobić, to będzie właśnie kukurydza. Tutaj wracamy już do ojca z tankowania, bo był prawie pusty. Podpinamy go pod kultywator i będziemy puszczali bota z kultywatorem. Może trochę objadę sam. I posiejemy kukurydzę, bo mam już plan na kolejne odcinki. Chcę najpierw tą, znaczy posiejemy, potem zrobi z niej kiszonkę i później też są jakieś tam plany na jakiś obornik, włożenie po kukurydzy i jakieś może buraki jakaś, zobaczymy jeszcze co tam wyjdzie. Dziesięć na godzinę pod górkę jakoś tam jeszcze sobie radzi. Oczywiście dużo pieniędzy przybywa z koszenia trawy, robienia bel i owijania ich na kiszonkę i wtedy te bele sprzedajemy, tak jak widzieliście na poprzednich odcinkach. Bardzo dużo z tego mam pieniędzy. Może teraz jak właśnie posieję jeszcze kukurydzę, to zanim ona urośnie, to zdążę jeszcze te pola, które tam mam, dwa, skosić i zwinąć i owinąć i sprzedać. Tak właśnie się jeszcze zastanawiam, czy sieczkarnię wypożyczyć, czy kupić. Może kupić tą najmniejszą, jeżeli wypożyczyć, może tą największą do wypożyczenia. No nie wiem jeszcze tego, na pewno będzie trzeba jeszcze jakieś przyczepy wypożyczyć albo kupić. No i teraz podpinamy Case'a pod siewnik. Musimy jeszcze go zatankować nasionami i nawozem. A propos właśnie potem zbioru kukurydzy na kiszonkę. Tutaj cofamy sobie. I napełniamy. A propos właśnie potem zbioru, to szukam chętnych do pracy później. Potrzebuję graczy, jeżeli ktoś tam by miał ochotę, to zapraszam, bo chcę potem nagrać właśnie coś takiego, żeby jedna osoba właśnie tam będzie kosiła, we dwóch trzeba przynajmniej dwie osoby, żeby to zwoziły, no i jedną osobę, jeden gracz na pewno by się przydał na pryzmie, żeby to ugniatał. Także chętnych do gry zapraszam. Zapraszam na grupę Piecia Ok TV i tam właśnie możemy się spisać, się ugadać, tak żeby każdy miał tam wolny termin, wolny czas, sobie pograć z godzinkę, ze dwie na przykład. No zobaczymy jak to wyjdzie, ale kto by tam miał ochotę, to zapraszam. I tutaj jeszcze weźmiemy naszego zetorka. Tutaj miałem problem przy napełnianiu siewnika zbożem, nasionami, znaczy się, i nawozem.
te przyczepy stały za blisko siebie i gdy siewnik łapie przyczepę z nasionami, nie chce napełnić, mimo to, że ma pełno nasion, nie chce napełnić zbiornika z nawozami, także muszę tą przyczepę trochę odsunąć. Tam jeszcze widzimy słomę niepozbieraną, Bela jeszcze jedna leży, także może już teraz poza odcinkiem podczepimy zatorka pod prasę i będę tam właśnie zbierał tą słomę. Dojc teraz kultywatoruje, Case sieje, a ja właśnie może pozbieram tą słomę, która tam została. To już jest ostatni kawałek. No i cóż, myślę, że w tym odcinku to by było chyba na tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić coś po sobie, łapkę, jakiś komentarz, no i suba. Zapraszam też na grupę na Facebooku pieciaok.tv. A my widzimy się w kolejnym odcinku. I pamiętajcie też, że szukam osób chętnych do akcji kiszonka z kukurydzy. Także zapraszam. Czekajcie na kolejny odcinek. Cześć.